20 lutego 2016 roku w Przeciszowie na sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt na sportowca roku 2015 w gminie Przeciszów. Głównymi organizatorami plebiscytu była gmina Przeciszów i gminna biblioteka publiczna w Przeciszowie. Galę poprowadzili Łukasz Fuczek oraz Krzysztof Żebro. Gościnnie podczas gali wystąpiła Szkoła Tańca Grawitacja. W kategorii szkoły podstawowe trzecie miejsce zdobył Adrian Kozak, drugie Patryk Antecki, pierwsze Klaudia Tobiczyk. W kategorii szkoły gimnazjalne trzecie miejsce zajęła Magdalena Kała, drugie Sebastian Frączek, pierwsze Zuzanna Staszczak. W kategorii osoby powyżej 16 roku życia trzecie miejsce zajął Franciszek Momot, drugie Rita Malinkiewicz, pierwsze Dawid Ratajczak. W kategorii najlepsza drużyna najwięcej głosów uzyskała drużyna dziewcząt SP Piotrowice Piłka Nożna. W kategorii najlepsza impreza sportowa roku pierwsze miejsce zajął orlikowy nocny turniej piłki nożnej. W kategorii nagroda fair play zwyciężyła Julia Chmura. Odkryciem roku okazał się Robert Rzepka. Nagrodę specjalną dla głosującego otrzymała Paulina Dziubek. Nagrodę przyznaną przez sędziego piłkarskiego i zarazem radnego gminy Przeciszów pana Jana Medyńskiego otrzymał Kacper Kwadrans. We'll be right back.